6 grudnia o godzinie 11.15 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego w miejscowości Łagiewniki na ulicy Dolnej. Zostały zadysponowane najbliższe jednostki oraz jednostka z Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono mocno rozwinięty pożar poddasza. Przystąpiono do gaszenia. W wyniku całego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, którym została udzielona pierwsza pomoc w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. W momencie, kiedy pojawiło się pogotowie ratunkowe, te dwie osoby poszkodowane zostały przekazane zespołowi i one są już pod opieką tego zespołu. Na chwilę obecną trwają prace dogaszeniowe, oddymiamy, sprawdzamy dokładnie wszystkie szczeliny, całą konstrukcję dachu, aby nie było po prostu żadnych zarzewi ognia i żeby po prostu dokładnie to dogasić wszystko. Jeżeli chodzi o główne pomieszczenie, w którym doszło do pożaru, jest to pomieszczenie bezpośrednio na najwyższej kondygnacji, czyli z strychu. I tam głównie był pożar, więc w nadpaleniu uległa też konstrukcja dachu. Oczywiście pożar też częściowo przeszedł na kondygnację niżej, natomiast został on szybko przez nas złapany, co uniemożliwiło mu przedostanie się na niższe kondygnacje.